szacunek. Każdy mężczyzna go pragnie, ale tylko nieliczni naprawdę go zdobywają. Większość ludzi przeżyje swoje życie, nigdy nie doświadczając prawdziwego szacunku. Tymczasem za zdobywaniem szacunku stoi głęboko zakorzeniona psychologia, której zrozumienie może zaskoczyć tym, jak skutecznie działa. Omówmy teraz 8 psychologicznych sposobów na to, by ludzie zaczęli cię szanować. Pierwsze. Wymuś szacunek. Czas się obudzić. Aby zdobyć szacunek, musisz go wymusić. Żyjemy w świecie, gdzie udaje się, że szacunek można zyskać bez żadnych wysiłków, a samo mówienie, że szacunek musi być wymuszony, budzi kontrowersje. Ale niewygodna prawda jest taka, że szacunek jest bezpośrednio związany ze strachem. Dlaczego szanujesz lwa bardziej niż komara? Jedno spojrzenie w oczy lwa zmusi cię do szacunku, podczas gdy komara zgnieciesz bez wahania. Oba te stworzenia są żywe, ale tylko to, które budzi strach, zyskuje twój szacunek. To samo dotyczy ludzi. Kiedy ktoś posiada władzę lub siłę, automatycznie budzi respekt. Nawet jeśli wybiera, by jej nie używać, ludzie będą zmuszeni szanować tę osobę. Drugie. Opóźniaj swoją odpowiedź. Jeśli chcesz wywrzeć wrażenie i zdobyć szacunek, spraw, by ludzie czekali na twoją odpowiedź. Choć może to wydawać się sprzeczne z intuicją, działa doskonale. Opóźniona odpowiedź sugeruje autorytet, pokazuje, że masz kontrolę nad sytuacją i odpowiadasz na swoich warunkach. Dodatkowo tworzy aurę tajemniczości, co sprawia, że ludzie zastanawiają się, co dzieje się w twojej głowie. Trzecie. Wypominaj ludziom złe zachowanie. Jeśli ktoś zachowuje się niewłaściwie, szczególnie jeśli jest to osoba, na której ci zależy, powinieneś to zauważyć i powiedzieć jej o tym. Może to nie spotkać się z entuzjazmem, ale z czasem ludzie będą szanować cię za uczciwość i stanowczość. Szacunek nie zawsze idzie w parze z byciem lubianym w danym momencie, ale z pewnością jest długotrwały. Czwarte. Broń swojego czasu. Czas jest najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy. Kiedy ludzie nie szanują twojego czasu, pokazują, że nie traktują cię priorytetowo. Naucz się cenić swój czas i wymagaj tego samego od innych. Jeśli ktoś spóźnia się na spotkanie, oczekuj, że poinformuje cię o tym z wyprzedzeniem. W ten sposób możesz dostosować swoje plany i nie tracić czasu na czekanie. Piąte. Komplementuj przeciwnika. Podważanie sukcesów innych, zwłaszcza tych, którzy są twoją konkurencją, to pewny sposób na utratę szacunku. Zamiast tego, szczerze komplementuj ludzi za ich osiągnięcia. Pokazuje to twoją pewność siebie i klasę, a także buduje mosty, zamiast je palić. Szóste. Dobrze wyrażaj swoje myśli. Kiedy mówisz, mów jasno i stanowczo. Niepewność w wypowiedziach natychmiast odbija się na tym, jak jesteś postrzegany. Ludzie naturalnie wierzą tym, którzy wydają się pewni tego, co mówią. Nawet jeśli nie jesteś osobą gadatliwą, naucz się artykułować swoje myśli w sposób, który buduje twoją pewność siebie i szacunek w oczach innych. Siódme. Zadawaj przekonujące pytania. Nie musisz mówić dużo, aby zdobyć szacunek. Często to pytania, które zadajesz, mają większy wpływ niż odpowiedzi, które udzielasz. Zadając przemyślane, dogłębne pytania, pokazujesz swoją inteligencję i zrozumienie. W ten sposób, nawet bez długiej rozmowy, zostawiasz wrażenie osoby o wysokiej wartości. Ósme. Podtrzymuj swoje wartości. Nic nie zyskuje szacunku bardziej niż konsekwencja w trzymaniu się swoich wartości. Ludzie, którzy zmieniają swoje zasady w zależności od sytuacji, tracą wiarygodność. Kiedy masz swoje zasady i trzymasz się ich, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie, budujesz autentyczny szacunek. Aby inni mogli cię szanować, musisz najpierw sam siebie szanować. Podsumowując, szacunek to coś, co wymaga pracy i świadomego działania. Nie jest dany automatycznie, ale zdobywany poprzez siłę, konsekwencje i pewność siebie. Aby być szanowanym, musisz być osobą, która budzi respekt i trzyma się swoich wartości. Szacunek nie jest czymś, o co prosisz. Jest czymś, co zdobywasz przez to, kim jesteś i jak postępujesz.